16 stycznia. W modlitwie ustawiczni. List do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. Drodzy współuczniowie Pana, jakże błogosławiony przywilej jest naszym udziałem: przywilej ustawicznego trwania w modlitwie, modlenia się zawsze, wznoszenia serc i umysłów do Boga w każdej chwili i na każdym miejscu, oraz uświadamiania sobie każdego dnia i o każdej godzinie tego, że Ojciec i nasz drogi Pan Jezus nieustannie z nami pozostają, a gdy pod Jego okiem i nadzorem zostaną już wypełnione obowiązki dnia, lub zawsze wtedy, kiedy nasza dusza odczuwa taką potrzebę, jak cennym jest przywilej, gdy na odosobnieniu, sam na sam z Bogiem, możemy zrzucić ciężar z serca. Modlitwa jest duchową łącznością człowieka z Bogiem. W przeciwieństwie do człowieka, Bóg nigdy nie nurzy się, gdy wierzący przychodzą do Niego. Dlatego zawsze mają oni dostęp do Boga przez modlitwę w imieniu Jezusa. Z jaką wdzięcznością powinniśmy stale oceniać ten przywilej i z niego korzystać? On nas podniesie na duchu i pozyska dla nas błogosławieństwa w inny sposób nieosiągalne. Błogosławieństwa te będą dwojakiego rodzaju. Jedne będą wynikały z rozwijania przez nas ducha modlitwy, naturalny efekt modlitwy, a drugie będą darami w odpowiedzi na modlitwę. Pytania: Czy w tym tygodniu modliłam się ustawicznie? Dlaczego? Jak? Gdzie? Równoległe cytaty: 16 stycznia. Ewangelia Łukasza 18 rozdział werset 1 do 8. Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać. Mówiąc w pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła, Pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku. On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie, Chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. I powiedział Pan, Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych? którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie. Mówię Wam, że szybko pomści ich krzywdę, lecz czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, werset siedemnasty. Nieustannie się modlcie. List do Kolosan, czwarty rozdział, werset drugi. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 18 i 19. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie, w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. I za mnie, aby była mi dana mowa bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, werset piąty. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset czterdziesty drugi. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Psalm 27, werset 8. Gdy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do ciebie. Twojego oblicza panie będą szukać. Psalm 145, werset 18. Bliski jest pan wszystkim, którzy go wzywają. Wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Przypowieści Salomona 15 rozdział werset 8. Ofiara niegodziwych budzi od razem w Panu, a modlitwa prawych mu się podoba. Księga Izajasza 55 rozdział werset 6. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Ewangelia Mateusza 6 rozdział werset 5 do 15. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy. Jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Wasz Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie, ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, werset siódmy i ósmy. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset ósmy. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. List Jakuba, piąty rozdział, szesnasty werset. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List Judy, pierwszy rozdział werset 20. Wy jednak umiłowanie budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym. 19 zawsze do Jezusa. Ja zawsze do Jezusa, gdy kłopot albo znój, w nim schraniać się wciąż muszę, bo w nim spoczynek mój. Przedstawiam mu swe prośby, przynoszę smutki moje. A gdy my usta mówią, on ulgę sercu daje. Kiedy jestem ponury i we łzach cały tonę, odpędza ciemne chmury, obawy gna na stronę. Słabości me rozumie, wie, co mi grozi, jak pomóc, on zbroje mi szykuje, bym grzech mógł pewnie przemóc. Gdy zimni i niewierni, co wierni i czuli byli, swym sercem pełnym cierni przyjaciół swych zdradzili, ja zwracam się do tego, co przyjaźń wieczną zna znalazłem ją u Niego. Niech wiecznie wiernie trwa. Ja zawsze do Jezusa. Gdzie kiedy nie jest ważne, to Jego wszędzie szukam. Mam pewność, że Go znajdę. Gdy radość i gdy smutek potrzeba, gdy dosięgnie, ja dążę do Jezusa. On da mi pocieszenie.